W zimnym, arktycznym powietrzu przelotne słabe opady deszczu mogą pojawić się tylko na Mazurach. Ochłodzenie nie dotrze jedynie na południe Europy, tam nadal powyżej 20 stopni. U nas noc pogodna, ale za to w wielu miejscach zrobi się mglisto. Zimno od 2 do 6 stopni, gdzie niegdzie pojawią się przygruntowe przymrozki, do minus 2. Dzień na Pojezierzu Pomorskim zapowiada się słonecznie i bez opadów deszczu. Na niebie od czasu do czasu pokażą się małe, niegroźne chmury. Będzie chłodno, od 13 do 15 stopni. W Wielkopolsce pogodnie, deszcz nie spadnie, wszędzie temperatura nie przekroczy 20 stopni. Poniżej 20 stopni na Dolnym i Górnym Śląsku. Cały region znajdzie się w słonecznym wyżu. Na Mazurach początkowo pogodnie, ale w ciągu dnia w wielu miejscach zacznie się chmurzyć i może pokropić słaby, przelotny deszcz. Chłodno, od 13 do 15 stopni. Podobna sytuacja na Podlasiu. Na Mazowszu słonecznie będzie przez cały dzień, do 16 stopni. Również w Małopolsce temperatura nie przekroczy 20 stopni, ale za to nie będzie padać. Ciśnienie spadnie o 4 hektopaskale. Wiatr słaby, zmienny. Na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku nie będzie padać w czwartek. Na Mazurach pogodna tylko środa. Na Mazowszu i w Małopolsce mokro każdego dnia. A teraz komunikat dla osób uczulonych na pyłki roślin, przygotowany przez Ośrodek Badania Alergenów w Warszawie. Zbliża się trudny okres dla osób uczulonych na pyłek traw. W pogodne dni prawie w całym kraju stężenie pyłku traw będzie średnie. Jedynie na wybrzeżu i na Mazurach będzie jeszcze niskie. Ocenia się, że w Polsce na pyłek traw uczulonych jest od 4 do 6 milionów osób. Dziękuję bardzo. Następne wydanie Panoramy o północy. Wydarzenia dnia omówi Wiesław Stefaniak. Zapraszamy.